Dzień dobry, nazywam się Dagmara Habiera i będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić dwa wykłady na najbliższych targach z zakresu visual merchandisingu oraz jeden warsztat z zakresu visual merchandisingu. Co będzie tematem warsztatów? Tematem warsztatu będą sposoby zarządzania ekspozycją na sali sprzedaży w taki sposób, żeby klient mógł wygodniej, komfortowo dokonać zakupów, a z drugiej strony, żebyście Państwo mogli uzyskać lepsze wyniki sprzedaży w krótszym czasie produktów, na których Państwu po prostu w danym momencie zależy. Tematem wykładów będzie witryna, czyli ten element, który jest niezmiernie ważny, żeby zmotywować klienta, żeby klient wszedł do sklepu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że klient poświęca maks 3 do 8 sekund na to, żeby podjąć decyzję, ogląda witrynę i na podstawie witryny często podejmuje decyzję: OK, tu jest ciekawa i fajna oferta, wejdę i możliwe, że dokonam jakichś zakupów. Więc będziemy mówić o witrynie. Drugi temat wykładu to będzie temat związany z planowaniem działań marketingowych w punkcie sprzedaży w taki sposób, żeby zarówno ekspozycja i planowane działania marketingowe poprzez materiały marketingowe w sklepie oraz działania marketingowe na zewnątrz, czyli na przykład Państwa strona internetowa, Facebook, żeby to wszystko było spójne, po to, żebyście Państwo mogli osiągać założone cele sprzedażowe konkretnych grup produktów. W związku z tym bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jednocześnie chciałabym Państwa zaprosić także na mój portal businessinshop.pl. Na tym portalu opublikowaliśmy niedawno mini taki poradnik 7 zasad visual merchandisingu. Polecam, żebyście Państwo pobrali ten poradnik, dlatego że jest to skrócona wersja 7 takich podstawowych zasad visual merchandisingu, które warto stosować w sklepie. Jest to jeden z pierwszych poradników. Poradników będziemy oczywiście publikowali więcej, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na targach.